Witam serdecznie. Dzisiaj jest wtorek. Trening klaty. To była trzecia seria robocza. Mam dzisiaj w planach po raz pierwszy zrobić sobie ćwiczenie z hantlami, ale wyciągane z takiej platformy na hantelki. Także dzisiaj będę robił to pierwszy raz. Na początek założę sobie jakiś tam ciężar taki, żebym mógł technicznie ten ruch wybadać, jak to idzie. I zaraz wam pokażę. Także jak rzekłem, tak pokażę. Druga seria, ogólnie pierwszy raz w życiu robię, wyciągając z platformy. Trochę dziwne uczucie, nie mogę się na razie do tego ruchu bez ściągania. W sumie pierwszą serię dopiero zrobiłem, ale nie wybadałem tego do końca. Dziwne uczucie, jak się ściąga. Także pewnie trochę będę musiał wykonać tutaj ćwiczeń, przepraszam, serii. Jeden tydzień, drugi, trzeci tydzień, czwarty, żeby przywyknąć do tego ściągania, bo jest jednak taka jakaś niepewność. Gdzieś ta hantelka gdzieś poleci w bok, nie? Takie dziwne uczucie. Jednak jak tu się wynosi samemu w górę, to jest inaczej. Jedziemy ze skosem dolnym, trzecia seria. Tu jest 90 kilo, to są 25, to są dyszki, 90 kilo, 4 serie po 8 ruchów, czyli zrobiliśmy, jeszcze ja zrobiłem dzisiaj płaską zrobiłem, potem płaskie zrobiłem ze 4 serie robocze, potem były hantelki, 4 serie. I teraz tu jest skos dolny, 4 serie. Potem pójdę jeszcze na górę, na taką fajną maszynkę na klatę. Takie jakby... Muszę wam to pokazać, bo to tak trudno to opisać. Po prostu ściąganie uchwytów tak jakby do środka klatki. Tak z góry, nie? Ruch taki. No miałem zrobić bramę, ale idę tam na górę sobie zrobić, bo jeszcze chcę nagrać, ogólnie mam plan na nagranie TikToka. Także połączę od razu sobie przyjemne z pożytecznym.
Tu mam jeszcze jedną serię. Łączę to z nosami kolan. Dzisiaj na drążku. Właśnie przed chwilą serię zrobiłem. Robię tak co drugą serię. Co drugą serię robię sobie właśnie podciąganie kolan z wisie na drążku. Na górze sobie jeszcze zrobię spięcia na brzuch na maszynce fajnej. No i tak to wygląda. Chcę sobie taką kratę zainstalować w piwnicy. Znaczy kratę, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Takie jedno przesło połączone, to znaczy dwa przesła te co tu są, to jest połączone. Tak właśnie będę chciał sobie takie coś w piwnicy zamontować. Poszukam, popatrzę, może ktoś ma do sprzedania jakieś używane po tańszej cenie. Jak nie, to poszukam w necie i ogólnie będę miał trochę wiercenia. Bo tu jest ogólnie na cztery śruby i do ściany też na cztery. No ale to jeszcze zobaczę. Bo też nie wiem do końca, czy to tam wejdzie. Czyli na wysokość na pewno, na długość też i w ogóle wejdzie, ale no zobaczymy. Dobra, lecę dalej. Właśnie też chciałem wam pokazać. Oczywiście zapomniałem, przypomniało mi się i zrobiłem dodatkową serię po serii. Ogólnie tam trochę więcej ruchów robiłem, nawet do 16. Dlatego teraz zrobiłem 10, bo to była już nadprogramowa seria ogólnie. Także ja już zmykam. Koniec treningu. Nagrałem jeszcze TikToka. Także się przebieram, wypijam sobie zaraz białeczko mojego shakera mocy. Zaraz wam pokażę mój shaker mocy. O, białko, oczywiście z SFD, izolacik, dwa jajeczka całe wbijam do tego i 50 gramów owsianki. I jeszcze sobie biorę z SFD ciasteczka. Takie są za 7 zł. Fajne. I zaraz je sobie schrupię do tego białeczka. To będzie mój posiłek potreningowy. O, dobra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Działajcie, żebyście mi byli moc.